Postaraj się teraz usiąść wygodnie. Na samym początku przyjrzyj się twojemu ciału. Jak się czujesz? Czy coś cię boli? Postaraj się teraz poczuć te części twojego ciała, które dotykają krzesła, fotelu, ziemi. Przenieś teraz twoją uwagę na twój oddech. Zauważaj, jak wdychasz powietrze, jak je wydychasz. Skup swoją uwagę tylko na tym procesie wdychania powietrza i wydychania. W tym procesie, w którym teraz jesteś, nie jesteś sam. Twoim największym sojusznikiem jest Bóg. Bóg, największy sojusznik twojego wzrostu. Wyobraź sobie, że twoje wnętrze to duży pałac. Jesteś tam w środku ty. Siedzisz na tronie. Wokół ciebie są inne osoby. Postaraj sobie wyobrazić te osoby, które zamieszkują twoje wnętrze. To są osoby z twoich wyobrażeń, twoich myśli, twoich wspomnień.
Być może w twoim wewnętrznym świecie, twoim pałacu, jest jakaś osoba, z którą się porównujesz. Ktoś, komu czegoś zazdrościsz. Jaki masz stosunek do tej osoby? Boisz się jej? Ona cię przyciąga? Nie bój się tej osoby. Twoje negatywne myśli na temat tej osoby istnieją tylko w tobie i niepotrzebnie odbierają ci siłę. Co podziwiasz w tej osobie? Co ona ma dobrego w sobie? Co cię dotyka? W wyobraźni postaraj się podejść do tej osoby. Usiądź koło niej. Postaraj się powiedzieć tej osobie,
Doceniam w tobie tą cechę. Podziwiam ją u ciebie. Chciałbym się tego od ciebie nauczyć. Reagujesz na tą osobę w ten sposób, bo te cechy już są w tobie. Masz potencjał, żeby w tobie one się rozwinęły. W jaki konkretny sposób chcesz wykorzystać te szanse? Zwróć się teraz do Boga, twojego sprzymierzeńca rozwoju i powiedz mu o tym, co teraz myślisz, przeżywasz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.